Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Good morning. Welcome everyone. We have a live broadcast on the internet, so we will have a simultaneous translation of the story that is delivered by our management board. Dzień dobry Państwu. Witamy szczególnie i bardzo ciepło pana ministra Michała Kurtykę. Oraz panią przewodniczącą Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A., panią Beatę Kozłowską-Chyłę. W pierwszych słowach poprosimy pana ministra o zabranie głosu. Następnie przejdziemy do prezentacji założeń oraz test strategicznych nowej strategii Grupy Lotos S.A. na lata 2017-2022. Panie ministrze, zapraszamy. Szanowni państwo, ja nie zabiorę dużo czasu, tylko chciałem powitać państwa serdecznie. Ministerstwo Energii jako istotny akcjonariusz Lotosu cieszy się, że strategia Grupy Lotos powstała. To jest dla nas bardzo ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego podmiot, ale to bezpieczeństwo energetyczne coraz bardziej nabiera wymiaru innowacyjnego patrzenia w przyszłość, wymiaru międzynarodowego, poszukiwania szans dla rozwoju Grupy Lotos nie tylko w regionie, ale również poza nim, dywersyfikując swoje dostawy. W tym kontekście ta strategia, której zręby są już na stronach internetowych znane, to strategia, która zapewnia bezpieczny, solidny wzrost spółki oparty o takie zdrowe fundamenty. Dlatego cieszę się, że jesteśmy tutaj dzisiaj z Państwem. Gratuluję zarządowi i oczekujemy na szczegóły. Szanowni Państwo, tezy strategiczne oraz kluczowe założenia strategii Grupy Lotos S.A. stabilizacja i bezpieczny rozwój w dniu dzisiejszym zaprezentują pan Marcin Jastrzębski, członek zarządu, wiceprezes zarządu, pan dr Mateusz Aleksander Bonca, dzień dobry, członek zarządu, wiceprezes zarządu do spraw strategii, oraz pan Mariusz Machajewski, członek zarządu, wiceprezes zarządu do spraw finansowych. Zapraszam pana prezesa Marcina Jastrzębskiego, członka zarządu do spraw wydobywczych oraz pełniącego obowiązki prezesa zarządu do rozpoczęcia naszej prezentacji. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Już chyba słychać, dobrze. Witam bardzo serdecznie państwa na prezentacji naszej strategii. Jak państwo wiecie, zarząd w tym kształcie pracuje od maja bieżącego roku. Przyszliśmy do spółki, w której strategii, aktualnej strategii nie było. Były różne opracowania, różne fragmentaryczne opisy tego, co powinniśmy robić w przyszłości, natomiast nie było całej strategii. Więc pierwszy i główny cel, jaki mieliśmy na początek i sobie postawiliśmy na początku, to było zdefiniowanie tego, co chcemy robić w przyszłości, jak naszym akcjonariuszom zapewnić stabilny przychód w przyszłości i jak rozwijać tą firmę w nadchodzących latach. Strategia, jak państwo widzą, obejmuje lata 2017-2022. Jest podzielona dzisiejsza prezentacja nasza na kilka rozdziałów, fragmentów. Pierwsze powiemy o tym, jak grupa kapitałowa Lotos wygląda dzisiaj. Podsumujemy także wdrożenie poprzedniej strategii, która skończyła swój żywot z końcem zeszłego roku. Chwilę poopowiadamy o tym, jak według nas wygląda rynek ropy i gazu. Co się dzieje, jakie są trendy, jakie są zagrożenia, jakie są szanse w związku z tym dla nas wypływające. Następnie przedstawimy nasze pomysły, cele i inicjatywy na rozwój tej spółki w latach 17-22. Porozmawiamy chwilę o miernikach strategicznych i aspiracjach finansowych. Oczywiście podsumujemy, a później zaprosimy państwa do zadawania pytań, do rozmów indywidualnych i oczywiście na mały poczęstunek. Grupa kapitałowa dzisiaj. Dobrze znana państwu jest historia, więc tylko pobieżnie prześlizgnę się przez ten temat. To jest bardzo dobrze technicznie prowadzona rafineria. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni, że
Jest ona naprawdę bardzo konkurencyjna, nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie. Jesteśmy przekonani, że po rozwoju, po projekcie 10+, po zakończeniu projektu EFRA, który w przyszłym roku, to zakończenie będzie miało miejsce, będziemy jedną z najlepszych, jak nie najlepszą rafinerią w Europie i z tego się bardzo cieszymy. To oczywiście jest, te inwestycje są tak naprawdę po to, żebyśmy przynosili większy zwrot, byli bardziej elastyczni i mogli lepiej reagować na to, co się dzieje na rynku ropy naftowej. Tak, wzdycha mnie przez przypadek, przechodzimy do upstreamu. Jak Państwo pamiętacie, nasz upstream poza granicami, nie mówię oczywiście o Petrobaltiku, ale poza granicami, to jest umiarkowanie udana inwestycja w złoże IME, ale to także jest przykład tego, jak można przekuć umiarkowany sukces w sukces realny. Do tego przejdziemy w przyszłości. W tak zwanym międzyczasie, korzystając z systemu finansowego w Norwegii, tarczy podatkowej, tak zwanej, dokonaliśmy akwizycji aktywów wydobywczych złoża Heimdall i Sleipner. Osiągnęliśmy, zgodnie z poprzednią strategią, udział w krajowym rynku paliw na poziomie 30%. 10% udziałów na rynku detalicznym w kraju i, co jeszcze raz powtórzę, mamy naprawdę bardzo bezpieczny firmę, bardzo bezpieczną rafinerię, z której wiele pokoleń może być dumnych, całe pomorskie, a i myślę, że cały kraj. Zanalizowaliśmy także, przygotowując się do tej strategii, nasze silnej strony, oczywiście słabe też, ale dzisiaj o tym nie będę mówił. Wiemy, co mamy poprawiać, ale także szanse rozwoju, jakie są przed nami. Więc przejdę po segmentach nie od ich ważności może, ale od początku, tak? Czyli od wydobycia, poszukiwania i wydobycia. Współpracujemy z największymi graczami w Norwegii i to jest nasz cel ostateczny. To doświadczenie IME pokazuje, że jak ważne jest dobieranie takich partnerów biznesowych, którzy mają te same cele, którzy mają tą samą logikę funkcjonowania, to samo patrzenie na sposób budowania portfeli wydobywczych i z pewnością dobór graczy, dobór partnerów w Norwegii jest dla nas bardzo ważny, ale nie tylko w Norwegii, bo o czym później zamierzamy się rozwijać w tym obszarze. Ten upstream jest dla nas bardzo ważny z prostego powodu i to jest szansa dla rozwoju. Tak? Chcemy zdywersyfikować nasz portfel. Mamy bardzo wysoką rentowność złóż, w szczególności właśnie w Skandynawii. Chcemy, żeby cały czas poprawiać to naszą wiedzę, nasze doświadczenia i nasze wyniki oczywiście, bo tak naprawdę o to chodzi. Jeżeli chodzi o produkcję, jak Państwo wiecie, o tym mówiłem, ale to jest, myślę, fakt powszechnie znany, mamy bardzo nowoczesną i zaawansowaną technologicznie rafinerię, jedną z najmłodszych w Europie. Od zawsze, mimo tego, że budowana w latach 70. siedmiężnego komunizmu, zawsze nowoczesna, oparta o najwyższe technologie światowe. To zaawansowanie technologiczne daje nam ogromną możliwość bardzo elastycznego doboru surowca, który przetwarzamy. Jak Państwo wiedzą, niedawno procesowaliśmy ropę irańską. Procesowaliśmy ją samoistnie. Nasza rafineria mogła być w wynikach technologicznych po procesowaniu nie tylko na podstawie wcześniejszych danych. 85% naszej rafinerii to mogłaby być ta rafineria. Więc jesteśmy bardzo elastyczni. To jest ogromna zaleta naszej rafinerii. Logistyka. Jest dla nas bardzo ważna, dlatego że jak Państwo wiecie, to położenie przy morzu powoduje, że jesteśmy elastyczni, że jeżeli chodzi o zakupy surowców, nie mamy problemów logistycznych,
dzięki temu, że jesteśmy nad morzem, ale wydłuża nam się łańcuch transportu wewnątrzlądowego. Dlatego jeżeli mówimy dzisiaj o logistyce, jeżeli mówimy o przede wszystkim Lotos Kolej, mówimy o taniej firmie po stronie kosztowej, która zwiększa nam efektywność, obniża nam koszty logistyki w całej firmie, w całym łańcuchu. To jest dla nas niezmiernie ważne. Cieszymy się niezmiernie, że mimo tej sytuacji rynkowej, jaka jest w kolejnictwie, ta firma się rozwija, jest drugą największą firmą kolejową transportującą tak zwaną chemię. Cieszymy się, że ma plan ekspansji i je realizuje na rynki zachodnie, w tej chwili przede wszystkim niemiecki. I to jest bardzo ważne dla nas z punktu widzenia wyników całej firmy. Segment handlu. Dzięki temu, że jesteśmy nad morzem, mamy też możliwość sprowadzenia i eksportu, łatwego sprowadzania i eksportu produktów, co biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja na rynku, zmniejszające się zapotrzebowanie w Europie Zachodniej, prognozowany wzrost konsumpcji w Polsce, udaną, mam nadzieję, na razie wszystko na to wskazuje, walkę z szarą strefą, powoduje, że to jest bardzo ważne dla nas, że to okno, to wyjście na świat mamy. Dzięki temu jesteśmy bardziej elastyczni i to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, dzisiaj mamy 480 stacji, jesteśmy liderem na rynku MOP-ów, tak, przy autostradach. Tu mamy wiele do poprawy i będziemy to sukcesywnie robić. Dzisiaj nie ma miejsca na silny wzrost. Planujemy bardziej popracować nad efektywnością samej naszej sieci i zmianami wewnątrz ich. Nie przewidujemy dużych wydatków na rozwój sieci, to bardziej będzie ewolucyjna polityka, w szczególności w początkowych latach, ale musimy to zrobić, ale także musimy być gotowi na ewentualne akwizycje. I to są nasze plany, to są nasze silne strony i szanse rozwoju, ale także podstawa do tego, żebyśmy grupę Lotos rozwijali troszkę szybciej niż dotychczas. Troszkę wrócę do kompetencji. Prowadzimy unikalne projekty w tej chwili. Unikalne projekty w obszarze upstreamu realizowane przez spółkę zależną Lotos Petrobaltic za gospodarowanie złoża B8. To jest bardzo ważny projekt, ponieważ tam rozpoznane zasoby, to jest 30 milionów baryłek ekwiwalentu ropy. Pracujemy nad tym dość intensywnie, żeby uruchomić złoże Utgard w Norwegii w oparciu o nasze udziały i w złożu Sleipner w całym oraz posiadanych udziałach w infrastrukturze około złożowej, że tak powiem. Jak Państwo wiecie, z partnerem zagranicznym pracujemy także nad projektem B4, B6 zagospodarowania złoża na Morzu Bałtyckim. No i teraz przejdę do produkcji. EFRA w przyszłym roku, bardzo trudny dla nas moment. Dodatkowych kilka tysięcy pracowników w związku z zakończeniem projektu EFRA. Oczywiście też będziemy mieli przerwę serwisową, przerwę remontową w całej rafinerii, więc na jakiś czas zostaniemy wyłączeni, ale o tym powie pan moi koledzy z zarządu oraz pan prezes Machecki, szczególnie w aspekcie finansowym. Natomiast zakończenie projektu EFRA spowoduje, że zwiększy nam się marża rafineryjna. My dość nerwowo, ja w szczególności dość nerwowo staramy się zobaczyć, sprawdzać co jakiś czas, czy te założenia wtedy, kiedy podejmowano decyzję odnośnie wzrostu marży rafineryjnej w wyniku tej inwestycji, w związku ze zmianami cen w różnicach w krakach, są nadal
są nadal takie, jak były zakładane, no i na szczęście są, więc z tego się niezmiernie cieszymy. Ten wzrost marży z pewnością poprawi stabilność finansową naszej firmy, ale tak naprawdę nie o stabilność chodzi, bo tą już mamy, ale o zwiększenie możliwości inwestycyjnych w przyszłości. Nie będę ukrywał także, że po realizacji tego projektu, tak jak Państwo widzą, zwiększy nam się współczynnik Salomon Factor, dzięki temu, tak już, o czym już mówiłem wcześniej, będziemy najnowocześniejszą rafinerią w Europie. To, co ważne w tym projekcie, bo on jest dość skomplikowany i dość trudny, to to, że dzisiaj, mimo tego, że harmonogram jest napięty, udaje nam się przyspieszyć jego realizację. Świadomie staramy się wyciskać tyle, ile się da z naszych pracowników i kooperantów, żeby w szczególności przed zimą, bo to nigdy nie wiadomo, jaka będzie. Na razie jest taka, jaką byśmy ją widzieli, przynajmniej w Pomorskim. Dzięki temu udaje nam się wyprzedzić harmonogram, który i tak był napięty, więc to bardzo dobrze. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy zwiększyli sobie bufor bezpieczeństwa. Tak LOTOS wygląda dzisiaj. Jeżeli chodzi o sytuację finansową. Jak Państwo widzą, poprawiamy nasze wyniki. W roku 2015 rekord marż rafineryjnych, ale jak Państwo, mam nadzieję, widzą, po 9 kwartałach sytuacja jest lepsza, dzięki temu, że te obniżkę marż w roku 2016 udało nam się z nawiązką zrekompensować większym wydobyciem, w szczególności na Morzu Północnym. Więc mamy bardzo stabilną sytuację finansową. Przepływy pieniężne, nakłady inwestycyjne, to wszystko powoduje, że jesteśmy w dobrej sytuacji. Jeżeli chodzi o bilans, pragnę zwrócić uwagę, że nieustannie pracujemy nad tym, żeby obniżyć dług netto i poprawić naszą tą stronę bilansu. Jak Państwo, to nie jest tu pokazane, w 2016 na koniec roku dług netto do EBITDA spadnie poniżej dwóch razy, tak? Będzie poniżej dwa razy. Natomiast w związku z realizacją projektu EFRA on nam w przyszłym roku troszkę wzrośnie, ale nie wpłynie to na dobrą sytuację finansową spółki. Więc i od strony finansowej LOTOS jest po bezpiecznej stronie i z tego się niezmiernie cieszymy. Tak jak wspomniał Pan Minister, poza tym, że chcemy pracować jak najlepszy zwrot z inwestycji, jak największy zwrot przychodów naszych akcjonariuszy, mam obowiązki względem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. W związku z czym przy naszej elastyczności, przy tym, o czym mówiłem wcześniej, możemy zadbać o dywersyfikację kraju, pracujemy nad ulepszeniem systemu zapasów obowiązkowych, a także, to jest ściśle związane z technologią, produkujemy paliwa najwyższej jakości. Oczywiście też dużą uwagę przykładamy do społecznej odpowiedzialności biznesu, ale o tym może powiem mniej. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę Mateusza, aby opowiedział nam o sytuacji rynkowej, w jakiej jesteśmy, i otoczeniu. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło Państwa powitać, Panie Ministrze. W paru słowach tak naprawdę chciałbym się odnieść do tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, jak ją widzimy, i chętnie, myślę, w najbliższych też dniach i miesiącach będziemy dyskutowali, czy w sposób, w jaki my rozumiemy rynek i w sposób, w jaki my go odczytujemy w tej chwili, jest poprawny, natomiast my silnie wierzymy w nasze założenia. Po pierwsze, przychodząc do firmy, patrząc na nią, spojrzeliśmy oczywiście do środka, ale zaczęliśmy patrzeć na zewnątrz, co się dzieje na rynku, jak on się zmienia, na co musimy uważać.
I tu cztery takie elementy. Patrzyliśmy globalnie i na poziomie kraju. Widzimy fundamentalne zmiany w strukturze pozyskiwania energii i w polityce środowiskowej. Wiemy, że to jest element, który może mieć wpływ na nasz biznes w długim okresie, ale i też te zmiany polityki środowiskowej w krótkim okresie mogą nas gdzieniegdzie dotykać, także bardzo pilnie to monitorujemy. Druga sprawa to przyspieszający rozwój technologiczny i tutaj z jednej strony elektromobilność, pojazdy elektryczne, hybrydowe, nowe formy energii, ale też przemysł 4.0, taka piękna nazwa, ale rzeczywiście mająca wpływ na pewne procesy, które prowadzimy biznesowe. No i spadek popytu w Unii czy w Europie Zachodniej na produkty ropopochodne z tego względu, że poprawia się efektywność energetyczna, zmienia się ten rynek. Rośnie nam konkurencja na rynku, rynek jest, oczywiście działamy w Polsce, ale działamy na rynku globalnym. Zmienia się dynamika na tym rynku, zmienia się sytuacja na Bliskim Wschodzie i to jeżeli chodzi o inwestycje, tak samo w Azji, zmienia się sytuacja PKB na tamtych rynkach. Musimy temu bacznie się przyglądać, bo w przypadku pewnych zawichrowań w Azji będzie to miało bezpośredni wpływ na sposób działania naszego biznesu. No i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Wierzymy w to, że własne źródła surowca dają nam pewną stabilność. Chcemy dywersyfikować dostawy i chcemy zachować pewną elastyczność w zakupie surowców. Nie chcemy się wiązać na bardzo długo, chcemy być po prostu elastyczni. Z jednej strony dywersyfikować, ale pozostawać ekonomicznie odpowiedzialni. I teraz takie trzy argumenty, które pozwalają nam wierzyć, że propozycje, które za chwilę Państwo będą też widzieli, mają sens. Po pierwsze, światowa konsumpcja energii pierwotnej. Ona rośnie, ona się zmienia, ten miks się zmienia, natomiast patrząc na różne badania widzimy, że paliwa płynne i gaz jednak pozostają ważnym elementem dyskusji. Oczywiście alternatywne źródła też rosną, ale ta część, która jest bezpośrednio z nami związana, pozostaje w miarę stabilna, a nawet rośnie ze względu na rozwój krajów, na kraje rozwijające, w których rzeczywiście następuje postęp technologiczny, one gonią. Jeżeli spojrzymy na globalny popyt teraz na produkty rafineryjne, on też rośnie, chociaż tu sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, bo tutaj już zaczynamy mówić o Europie. W Europie dynamika jest troszeczkę inna niż na świecie. Na świecie to rośnie, w Europie maleje, ale to, co nas bardzo cieszy, również ze względu na naszą konfigurację, to chyba produkty czy grupy produktowe, popyt na kluczowe grupy produktowe. Benzyny w Europie, spadek popytu i wzrost eksportu. W Europie jako całości. Jet, czyli paliwo lotnicze, w skrócie mówiąc, wzrost popytu, przepraszam, benzyny, spadek popytu, jet, wzrost popytu i wzrost importu. Czyli jest popyt w Europie i nie jest on zaspokojony. I co najprzyjemniejsze dla nas przy naszej obecnej strukturze technologicznej, to popyt na olej napędowy. Również rośnie w Europie i również musimy go importować. Także czujemy, że tutaj, jeżeli chodzi o ten biznes, tak zwany z angielskiego core business, kluczowy, jest to stabilny biznes, na którego fundamentach możemy budować. I ostatni argument. Europa Zachodnia, prognozowany popyt na najważniejsze paliwa transportowe, on spada, to widzieliśmy. Natomiast to, co się dzieje w Europie Centralnej i Wschodniej, czy w Środkowej i Wschodniej, to delikatny wzrost, ponieważ te wszystkie inicjatywy patrzące na poprawę energochłonności, one są tutaj, ale też gonimy bardzo szybko rynki. Także popyt na paliwa u nas na tym rynku wydaje się być jeszcze bardzo ciekawy. Spojrzeliśmy też sobie na Polskę i wierzymy, że jest to rynek ze znacznym potencjałem wzrostu. Dlaczego? Dlatego, że jest pewna korelacja pomiędzy PKB a paliwami. Spojrzeliśmy na podobne rynki, w Słowacji jest ta korelacja bardzo, bardzo bliska. W Czechach w pewnym momencie to się troszeczkę rozwarstwiło, pojawiła się pewna luka. Będziemy teraz dyskutować o szczegółach, na czym ta luka polegała, natomiast w Polsce ta luka od pewnego momentu, w szczególności od roku 2011, niesamowicie wzrosła. To był moment wysokich cen i też tej
dyskusji na temat szarej strefy. To się powoli zaczyna domykać, natomiast to, co jest ważne dla nas, to to, że z jednej strony popyt fundamentalnie będzie rósł w Europie Centralnej, z drugiej strony i w kraju widzimy szansę na plasowanie być może produktów, które wcześniej nie mogły być umiejscowione. Także takie są fundamenty, takie są kluczowe założenia, które przeanalizowaliśmy. Oczywiście tych analiz było o wiele więcej, ale w skrócie mówiąc, wierzymy fundamentalnie, że istnieje jeszcze popyt na podstawowe produkty, choć rozumiemy, że następują pewne nieciągłości w rynku, zmienia się dynamika i wiemy, że musimy być przygotowani na być może całkowicie inny rodzaj biznesu, który będzie ewoluował. Także pozwolę teraz sobie przekazać panu prezesowi. Ja już prawie po raz ostatni. No dobrze, strategia. Cele inicjatywy. To są nasza wizja stabilnego i bezpiecznego rozwoju. Czyli chcemy być tak, jak jesteśmy, chcemy się w tym rozwijać, chcemy być optymalnie zintegrowanym pionowo producentem paliw, produktów chemicznych najwyższej jakości. Dlatego mówię dziś chcemy, bo od końca przyszłego roku będziemy. Tak jak mówiłem, bardzo ważne dla nas jest to, byśmy nasze usługi logistyczne i serwisowe, o czym powiem też troszkę później, jeżeli chodzi o tą część serwisową, są oczywiście wysoko wyspecjalizowane, ale nam zależy na tym, żeby także były bardzo efektywne. Były tanie, bo to buduje wartość całej firmy, a także pozwala nam być bardzo konkurencyjnym w stosunku do innych graczy na rynku. I oczywiście to, co jest dla nas ważne, to to, że o czym już wspominał Mateusz, nie wiemy, co się wydarzy za jakiś czas. Ta rewolucja energetyczna, tak ją nazwę, nie wiemy, w którą stronę pójdzie. My musimy przez to, musimy na to przygotować spółkę. Chcemy być liderem innowacji, ale tak naprawdę wdrożeń, które pozwolą nam zwiększyć wynik i poprawić wynik firmy. Cele strategiczne, które postawiliśmy sobie na lata 2017-2022. Musimy popracować troszeczkę nad efektywniejszym, może tak, wykorzystaniem naszych aktyw w całym łańcuchu wartości. Bardzo będziemy dbali o to, żeby nasza marża zintegrowana rosła, nasze koszty spadały. To jest niebywale ważne. Następnie chcemy poprawić procesy wewnętrzne, które oczywiście służą temu też pierwszemu celowi, ale przede wszystkim mają gwarantować stabilność funkcjonowania spółki. Będziemy mocno pracowali, znaczy już pracujemy, ale będziemy mocno pracowali, czym mam nadzieję w przyszłości Państwo się przekonają, nad dobrym sposobem wdrażania innowacji. Jeszcze raz podkreślam, wdrażania. Nie chodzi nam o wymyślanie, chodzi nam o przekładanie dobrych pomysłów, których nie brakuje, w efekt ekonomiczny dla firmy i dla kraju. Zmieniamy się wewnętrznie także po to, żeby lepiej interpretować to, co się dzieje w okolicy, poza nami, ale i także wewnątrz organizacji, że usprawniamy system zarządzania i szansami, ryzykami, jakie są przed firmą. I to jest dla nas bardzo ważne dzięki temu, że będziemy mądrzejsi, będziemy mogli szybciej podejmować decyzje w oparciu o lepsze dane, czyli będziemy podejmowali lepsze decyzje w przyszłości. To, co jest dla nas bardzo ważne, to jest zespół, który mamy. Zespół, który nieustannie musi rozwijać kompetencje. Kto się nie rozwija, ten się cofa. I cieszymy się, że w naszej spółce takich mamy właśnie pracowników. Będziemy z nimi pracować, byśmy wszyscy robili to, co robimy na co dzień, robili lepiej. Oczywiście bezpieczeństwo całej naszej fabryki, całej naszej rafinerii jest dla nas bardzo ważne i temu będziemy także się przyglądać i w tym obszarze także będziemy poprawiać nasze kompetencje. Dla każdego z tych celów zdefiniowaliśmy szczegółowe inicjatywy, które wierzymy, że realizacja których poprawi
naszą firmę. Tak więc, jeżeli chodzi o efektywne wykorzystanie, mówimy o bezpieczniejszej koncepcji rozwoju w portfelu wydobywczym, ale nie tylko. Mówimy o sytuacji, w której ten portfel upstreamowy, który dziś już jest lepszy niż w przeszłości, ale będzie zabezpieczał nam kolejne lata. Dzisiaj mamy bardzo dobry moment rynkowy do tego, żeby dokonywać akwizycji. Będziemy z tego momentu chcieli wykrzesać jak najwięcej, ale nie zapominając o tym, że proporcje pomiędzy poszczególnymi etapami w poszczególnych złóż są niezmiernie ważne. Mamy nieodparte wrażenie, że wiele było do zrobienia od pierwszych inwestycji w segment wydobywczy. Wiele spółka nauczyła się na błędach. Cieszymy się, że nasi partnerzy to zauważają, ale to jest dla nas niezmiernie ważne, żebyśmy byli bezpieczni w przyszłości, żeby ten portfel wydobywczy był dobrze realizowany, dobrze wymyślony. Jak mówiłem, konkurencyjność nasza zależy od tego, jak mądrzy jesteśmy, jak dobrze wykorzystujemy nasze położenie, zasoby naszych pracowników i to są te otwarcie na nowe wyzwania. Jeżeli mówimy o rafinerii, to ostatnia dekada to same wyzwania. Program 10+, program EFRA. Bardzo skomplikowane, trudne projekty. Robione dzięki naszym pracownikom. Więc mamy potencjał do tego, żeby być zaawansowani innowatorem. Lotos Energy Hub w handlu detalicznym to jest projekt, który jest niezmiernie dla nas ważny, na bazie którego chcemy zwiększyć udział segmentu handlu w przychodach spółki. Skuteczne procesy i gwarantujące stabilność. Niskie koszty. Implementujemy, realizujemy program poprawy efektywności. To jest program, na który składa się wiele czynników, wiele podprojektów, które mają obniżyć koszty funkcjonowania naszej spółki. Jednym z nich, oczywiście poza obniżeniem kosztów, jest także zarządzanie marżą zintegrowaną i dywersyfikacja surowcowa. Wszelkie nasze zakupy surowców służą zwiększeniu marży i tak się dotychczas działo. Ta dywersyfikacja i bezpieczeństwo energetyczne może iść i w naszym przypadku idzie w parze z efektywnością kosztową. Natomiast tu potrzebujemy wiele pracy do, brzydkie angielskie słowo, tuningowania tej naszej marży. Wiele rzeczy do zrobienia, dużo za nami, ale jest jeszcze miejsce na poprawę. Gotowość do wdrażania innowacji. To jest niezmiernie ważne. Jeżeli wiemy, co sobą dziś reprezentujemy, musimy mieć narzędzia do tego, żeby te innowacje wdrażać w sposób szybki, bo to jest bardzo ważne we wszelkich innowacjach. A mając naszych specjalistów wewnętrznych, mając naszą infrastrukturę, możemy to robić lepiej niż konkurencja. I to będziemy robili. Aktywne zarządzanie szansami i ryzykami. Jedną z takich cech, którą bardzo lubię wśród pracowników, jest to, że zawsze są szczerzy, by nie powiedzieć do bólu. I to przekonało nas do tego, że mamy bardzo duży potencjał wewnątrz organizacji. Mamy bardzo dużą kulturę osobistą. Oczywiście, jak zawsze, każda korporacja potrzebuje wzmocnień, potrzebuje poprawy, ale to jest naprawdę bardzo dobre i bardzo optymistyczne dla nas jako zarządu, że tak jest. Jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem, to jest oczywiste. Chcemy przywrócić możliwość zadowolenia także interesariuszy z tego, że posiadają akcje grupy Lotos, więc ta mitygacja ryzyk, zarządzanie ryzykiem jest dla nas bardzo ważne.
jak jeżeli mamy specjalistów, nie możemy mieć ludzi nieutalentowanych, tak też jest. Będziemy o nich dbać, to jest dla nas bardzo ważne. Bo dzięki temu nie tylko czujemy się bezpiecznie, jesteśmy bezpieczni w rafinerii, ale dzięki temu mamy szansę być naprawdę innowacyjni. Przejdę do pierwszego segmentu, do segmentu wydobycia. Tak jak mówiłem, istotą tego segmentu jest dobry dobór portfela projektów. Ulepszamy to, jesteśmy w tym coraz lepsi. Zauważają to nasi partnerzy zagraniczni. Nie mogę tu nie wspomnieć o zmianie decyzji operatora na projekcie IME. Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku, na koniec pierwszego kwartału wrócimy do tego projektu. Dzisiaj przygotowywane jest PDO, nowy projekt zagospodarowania złoża. Mam nadzieję, że Ministerstwo Norwegii je zatwierdzi. I to, co spowodowało kłopoty spółki, kłopoty segmentu, ten projekt, który to spowodował, będziemy mogli zamienić w sukces. Stało się tak tylko i wyłącznie, śmiem to powiedzieć, dzięki naszej determinacji, bo pokazywaliśmy możliwości, jakie ten projekt daje. I to, że on się nie udał w pierwszym podejściu, nie oznacza, że ten projekt w kolejnym nie może być sukcesem. Tak też się stanie. Tak naprawdę nasze trudne początki w Norwegii spowodowały, że dużo lepiej rozumiemy ten segment, dużo lepiej rozumiemy obszar Norwegii i Wielkiej Brytanii i po obu stronach granicy, po obu tych szelfach będziemy chcieli się rozwijać. Dzisiaj sytuacja rynkowa jest bardzo dobra dla kupujących. Na co dzień analizujemy projekty, które są możliwe. Nie tylko projekty, ale także i całe spółki, i całe przedsiębiorstwa. I mamy nadzieję, że będziemy z sukcesem rozwijali ten segment. On także jest dla nas ważny, bo jest tam wiele usług, które moglibyśmy naszymi spółkami zależnymi prowadzić. Same szacunki decommissioningu, czyli utylizacji sprzętu, który stoi na Morzu Północnym po stronie brytyjskiej, to jest ponad 100 miliardów funtów. To może być kierunek, ale jestem przekonany, że będzie, w którym LOTOS będzie brał udział. To są kolejne przychody dla naszych spółek, czy to Petrobaltic, czy to LOTOS Service. Będziemy na pewno chcieli w tym uczestniczyć. Dbamy w tej chwili, ten kryzys, cena ropy spowodowała, że wszyscy na rynku muszą zadbać o koszty wydobycia. My dzisiaj optymalizujemy te koszty, one są coraz niższe, przenoszą się także oczywiście na koszty, przede wszystkim w koszty na Morzu Bałtyckim. I w roku, wedle tych projektów, które już dziś mamy, do wydania między rokiem 17 a 22 zaplanowaliśmy 3 miliardy złotych w segment upstreamu. To jest to, co już dziś, do czego już dziś jesteśmy zobligowani na podstawie projektów, które dziś mamy w naszym portfelu. W roku 2018, wtedy kiedy będziemy widzieli, jak ten rynek się zmienił, będziemy mogli precyzyjnie ocenić wzrost przychodów z obu segmentów. Szacujemy, że będziemy mieli do rozdysponowania pomiędzy różne projekty, także i upstreamowe, dodatkowe 3,3 miliarda. Podsumowując segment upstreamu, wykonaliśmy ogrom pracy do tego, żeby nauczyć się go, żeby być lepszym niż nasza konkurencja. Dziś, nie waham się tego powiedzieć, nasze kompetencje są porównywalne do największych graczy. Jesteśmy szanowani w miejscach, w których wydobywamy węglowodory i chcemy się w tych miejscach rozwijać. Mateusz.
Dziękuję bardzo. Produkcja. Tutaj widzimy, że trzeba uciekać przed konkurencją. Jedynym rozwiązaniem na utrzymanie rafinerii w długim okresie jest jednak dalsza poprawa efektywności, rozwój w kierunku nowych produktów i widzimy trzy typy projektów, nad którymi będziemy dalej pracowali. Spędziliśmy bardzo dużo czasu przeglądając to, co było w firmie, analizy wszystkich możliwości rozwojowych, rozmawialiśmy z ekspertami i wyselekcjonowaliśmy trzy grupy tematów, nad którymi będziemy pracowali dalej. Z jednej strony myślimy o stworzeniu bazy więcej produktów wysokomarżowych, czyli poszukujemy zwiększenia elastyczności rafinerii w kierunku produktów, które są znane, dla nas częściowo nowe, ale też znane. I tu mówimy o dwóch tematach. Jeden to olefiny, kompleks olefinowy, ale wzbogacony o element ETBE, który pozwala poprawić jego ekonomikę i uzupełnić naszą strukturę rafineryjną. Znamy rynek, mamy surowce, także co do zasady jesteśmy w stanie takim projektem zarządzać. Drugi, może prostszy w sensie logiki, ale jeżeli chcielibyśmy to i będziemy to analizowali, możemy pochylić się nad produkcją benzyn motorowych z aktualnie eksportowanej benzyny surowej. Czysty arbitraż na krakach i na różnicy tego, co musimy eksportować. Druga grupa to nowe produkty. I to nowe produkty nie tylko dla nas, ale produkty globalnie nowe. Tu w gruncie rzeczy mówimy o jednym dużym temacie, o bazach, olejach bazowych drugiej i trzeciej grupy, ale mówimy o ciężkich bazach, które na rynku jeszcze nie są tak popularne i których cena i przewidywania co do kraków na tych produktach są o wiele, wiele, wiele lepsze niż dla lekkich olejów. I trzecia dźwignia, czy też trzeci typ dźwigni, nad którym będziemy się pochylali, to efektywniejsza produkcja poprzez zwiększenie niezawodności dostaw energii i pary przemysłowej, czyli tak naprawdę elektrociepłownia na potrzeby własne. To są trzy tematy, trzy grupy tematów, które są elementem naszych dalszych analiz, gdzie decyzje inwestycyjne będą podejmowane w roku 2018. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili już mamy EFRE. Tu pan prezes Machajewski za chwilę będzie mówił o sytuacji finansowej bardziej szczegółowo. Natomiast mamy EFRE, która dopełnia naszą rafinerię jako rafinerię efektywnie produkującą paliwa. Tu pozwalamy sobie wyjść troszeczkę szerzej, troszeczkę głębiej w nowe rynki, nowe produkty, aczkolwiek nie są to tematy, które są nie do opanowania, jeżeli chodzi zarówno o kapitałochłonność ich, jak i technologię i wydłużenie naszego łańcucha. Także informacja o CAPEX-ie, w tej chwili 3 miliardy dla wydobycia, 2,5 miliarda w produkcji na lata 17-22 i też w roku 18, w momencie, kiedy będzie podejmowana decyzja o alokacji kolejnych 3,3 miliarda, część z tego może trafić na któryś z tych projektów. Handel. Tu musimy być ze sobą szczerzy. Firma urosła ilościowo. Mamy sieć, która jest w Polsce, jest dużą siecią, pokrywamy kraj, natomiast musimy skupić się troszeczkę na jej optymalizacji. Musimy skupić się na jakości, na wprowadzaniu pewnych nowatorskich usług i produktów. Sieć stacji będzie rozwijała się, natomiast nie będzie rozwijała się tak dynamicznie. Myślimy o organicznym rozwoju, natomiast rozwoju nie tak dynamicznym jak w latach poprzednich. W tej chwili 480, szacujemy, że w 2022 roku będzie to około 550 stacji. Oczywiście oznacza to, że będziemy również wymieniali niektóre lokalizacje. Co chcemy zrobić na tych stacjach? Po pierwsze chcemy zoptymalizować procesy obsługi i sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że sieć jest tak dobra jak jej najsłabsze ogniwa, a czujemy, że jeszcze jest pewna różnica jakościowa pomiędzy naszymi punktami i to Państwo też pewnie mogą czasem zauważyć. Będziemy rewitalizowali nasz program premiowy, który jest silny, natomiast widzimy też zmiany technologiczne, dane można inaczej opracowywać i tu widzimy wielką wartość. Wprowadzamy nową jakość punktów gastronomicznych, hot dog i kawa to jest pewne rozwiązanie, my patrzymy troszeczkę dalej, chcemy o klienta bardziej zadbać. No i będziemy modernizowali infrastrukturę wokół stacji. Tu nie mówię tylko o technicznych sprawach typu myjnia, ale też przygotowanie stacji pod nowe paliwa, w tym ładowanie elektryczne. No i ten
enigmatyczny dotychczas Lotos Energy Hub. To jest projekt, nad którym bardzo pracujemy, ponieważ wierzymy w to, że rynek zmieni się, rynek transportowy zmieni się, a my musimy być na to gotowi. Dlaczego pracujemy już teraz? Ponieważ wiemy, że w tej chwili możemy korzystać z pewnego współfinansowania niektórych projektów, możemy wykorzystywać środki zewnętrzne do budowania infrastruktury, która będzie potrzebna później. Możemy oczywiście za chwilę dyskutować o tym, czy to już teraz jest ekonomicznie całkowicie efektywne, natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie się na dalsze wyzwania rynkowe, bez znaków zapytania musimy nad tym pracować. Szanse akwizycyjne, cały czas na to patrzymy. Patrzymy na to, co dzieje się z szarą strefą, co stanie się z mniejszymi sieciami stacji, czy będzie być może jakaś szansa na dopełnienie naszej sieci w sposób nieorganiczny. CAPEX na najbliższe lata 6,1 miliarda do 2022 roku, głównie na właśnie standaryzację sieci, poprawę jakości i te projekty innowacyjne. Program poprawy efektywności, tu pan prezes już raczył wyjaśnić część z tego programu, natomiast my celujemy w niższe koszty i wyższą marżę. Efektywność kosztowa poprzez większą wydajność samej organizacji, poprzez optymalizację struktury grupy, ale i też poprzez sukcesywne upraszczanie procedur. Widzimy dużą dźwignię zakupową, centralizację zakupów, możliwość wykorzystania pewnych procesów i narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że będziemy dużo efektywniejsi kosztowo. No i ostatecznie uważamy, że IT, które będzie wspomagało te procesy, wymaga pewnych inwestycji. To znaczy musimy dopełnić same procesy papierowe też pewnym troszeczkę efektywniejszym systemem, który będzie to wspierał. Z drugiej strony mamy optymalizację marży zintegrowanej. Tutaj już jesteśmy profesjonalni, ale tu nie można nigdy się zatrzymać. Tu mówimy o zaawansowanym sterowaniu, symulowaniu procesów, planowaniu, harmonogramowaniu i to będziemy kontynuowali. Chcemy jeszcze lepiej wykorzystywać naszą przewagę lokalizacyjną, o której mówił pan prezes, no i będziemy rozwijali nasze kompetencje w handlu. Chcemy być bardziej aktywni na tym rynku. Nasz cel? Chcemy trwale obniżyć koszty i to przyrzekamy, że będziemy dyskutowali za chwilę też o liczbach. Chcemy trwale obniżyć koszty i państwo będą to widzieli. No i chcemy być optymalni w całym łańcuchu wartości. Innowacje, duży temat i też temat dla nas niezwykle ważny, jeżeli weźmiemy pod uwagę też te pewne nieciągłe scenariusze rynkowe, w których rynek może zupełnie się zmienić w pewnym dłuższym okresie. I tu trzy dźwignie. Pierwsze, pracujemy z wieloma stabilnymi partnerami, mówimy tu o ośrodkach badawczych, uniwersytetach, chcemy to odwrócić troszeczkę, chcemy bardziej aktywnie kreować agendę badawczą. Nie chcemy być pytani i nie chcemy mieć oferowanych rozwiązań, chcemy my zadawać pytania i troszeczkę lepiej zarządzać tym procesem. Drugi punkt jest dla nas niezmiernie ważny. Chcemy wdrażać, ale wdrażać produkcyjnie innowacje z wykorzystaniem funduszu. Chcemy inwestować w możliwość uruchamiania rzeczywiście dobrych projektów. I tu budujemy szybką ścieżkę, w której będziemy testować i rozwijać te pomysły. Będziemy je wdrażać, ale też szukać finansowania zewnętrznego. To znaczy starać się budować pomosty pomiędzy nami a innymi partnerami, czy to finansowymi, czy branżowymi, aby te projekty prowadzić wspólnie. W roku 2017 będziemy to pilotowali, w 2018 prawdopodobnie ruszy to już jako element stały naszego biznesu. No i ostatni element, ale chyba jeden z elementów, które mają wielką wartość dla nas, to wewnętrzne innowacje. Tu zrobiliśmy tylko mały pilotaż w trzecim kwartale w jednej ze spółek. 200 pracowników, 80 pomysłów, 40-50 z nich doskonałych, jeden z nich wdrożony. Także widzimy niesamowitą liczbę pomysłów w samej organizacji, która nie jest w tej chwili jeszcze dobrze skanalizowana i chcemy ją lepiej skanalizować i z tego korzystać. Jeżeli chodzi o naszą agendę badawczą, powiedzieliśmy o tym, że chcemy być bardziej kreatywni czy też aktywni w jej proponowaniu. Mamy dwie grupy tych tematów, którymi będziemy się zajmowali. Z jednej strony tematy, które są związane z naszym dzisiejszym biznesem, biopaliwa, wodór, CNG, LNG, tu już jesteśmy aktywni, bądź to z partnerami, bądź sami, ale też szukamy nowych obszarów działalności.
nowy model elektromobilności, to jest, dużo się o tym mówi, my też czujemy, że jest to element, w którym nie możemy być na końcu i dowiadywać się o tym, co się wydarzyło, tylko musimy kreować tą rzeczywistość i będziemy tu aktywni. I nie mówimy tu tylko o budowie słupków, bo to jest coś, co nie wymaga wiele analiz, natomiast myślimy bardziej o tym, jakie nowe modele biznesowe mogą z tego powstać. No i profesjonalne usługi serwisowe również na morzu, o których mówił pan prezes. Ryzyko, tu tylko jest to bardziej korporacyjne być może, ale dla państwa powinno być chyba ważne, że Grupa Lotos, naszym zdaniem, jako osób, które weszły też częściowo z zewnątrz, ma bardzo dojrzały system zarządzania ryzykiem. Ten system zarządzania ryzykiem pozwala nam się czuć bezpiecznie. Mamy 3 linie obrony w ramach firmy, dobrze działający biznes, dobrze działające ryzyko, finanse i teraz budowany compliance, audyt wewnętrzny, natomiast wiemy, że musimy to doskonalić. Musimy to doskonalić ciągle i wiedząc, że walczymy o ułamki marży, czujemy, że ten element naszego modelu biznesowego pozwoli nam jeszcze lepiej realizować naszą strategię. I CSR, odpowiedzialność za interesariuszy. Chcemy i będziemy cenionym pracodawcą, jesteśmy w tej chwili cenionym pracodawcą, chcemy być tym cenionym pracodawcą. Mamy bardzo profesjonalne modele wewnętrzne zarządzania kadrą. Wiemy, że ludzie są dla nas największą wartością. Infrastruktura również, ale to ci ludzie, którzy budują tą infrastrukturę i pomagają nią zarządzać, zarządzają nią na co dzień, są bardzo ważni. Z drugiej strony chcemy pozostać bardzo aktywni współpracując z interesariuszami, żeby trwale rozwiązywać problemy społeczne, ekonomiczne, a jednocześnie, i to jest coś, co pozostaje nam zawsze w pamięci, zawsze myślimy o bezpieczeństwie. U nas bezpieczeństwo jest kluczowe. Jesteśmy firmą, która działa w bardzo ryzykownym biznesie, wycinku biznesu. Bezpieczeństwo jest dla nas ważne. Może tylko powiem, że w samej EFSZE mówimy o kilkuset tysiącach roboczogodzin bez wypadku, także jest to temat, nad którym bardzo, bardzo będziemy pracowali. Teraz może przekażę panu prezesowi Machajewskiemu, żeby podał nam parę liczb, które spowodują, że te fundamentalne dyskusje staną się bardziej namacalne dla wszystkich. Serdecznie państwa witam. Proszę. I chciałbym zaprezentować część finansową naszej strategii. Oczywiście zanim się przechodzi do modelowania finansowego, to trzeba sobie odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących tego, jak będzie wyglądała przyszłość. Oczywiście nikt z nas kryształowej kuli nie ma, ale jako eksperci na rynku staramy się zawsze przynajmniej w jakichś przedziałach tą przyszłość szacować. Jak już powiedział pan prezes Bonca wcześniej, zakładamy, że rynek dla takich firm jak nasza będzie jeszcze funkcjonował przez długi czas, natomiast jak on się będzie przekładał na liczby, to już jest dużo trudniejsze zadanie. My oczywiście również wspomagamy się ekspertami zewnętrznymi, my nie staramy się wymyślać czasami koła po raz drugi i na podstawie wielu analiz doszliśmy do pewnych wspólnej oceny tego, jak ten świat opisany liczbami będzie wyglądał w przyszłości. I państwo widzicie mniej więcej podstawowe założenia, które przyjęliśmy do budowy strategii. One w tych takich najbardziej, jakby to powiedzieć, transparentnych parametrach mówią o dosyć konserwatywnych liczbach, bo zakładamy, że ceny ropy nie wzrosną do poziomów, które widzieliśmy jeszcze parę lat temu. Co więcej, zakładamy, że one się ustabilizują gdzieś na poziomach ponad $60 w kolejnych latach i dalej rosnąć nie będą. Nie zakładamy jakichś szalonych marż rafineryjnych w przyszłości. Owszem, zakładamy, że jeszcze następne 3-4 lata dla rafinerii to będzie dalej dobry okres, natomiast już pod koniec tego okresu strategicznego, czyli w latach już 20, niestety będziemy widzieli, że produkcja paliw nie będzie przynosiła takich zysków jak do tej pory i też dlatego mówimy i rozważamy inne projekty, które w odpowiednim momencie będą mogły wejść do i dać nam marżę na zupełnie innych produktach niż paliwa. EFRA najprawdopodobniej będzie ostatnim dużym projektem w grupie Lotos nakierowanym na produkcję paliw. W przyszłości tego nie zakładamy. Proszę państwa, jaki jest podstawowy cel finansowy naszej strategii? Chcemy podwoić EBITDA. Podwoić od poziomu około 2 miliardów złotych, który przez wielu z państwa był uznawany za nieosiągalny dla grupy Lotos w tych latach, a jednak osiągnęliśmy.
Ja pamiętam jeszcze dyskusję z końca ubiegłego roku, kiedy z analitykami siedząc rozmawialiśmy na temat wyniku roku 2015 i około 2 miliardach EBITDA i na moje stwierdzenie, że w przyszłym roku powtórzymy to, a już wszyscy wiedzieli, że marże rafineryjne bardzo gwałtownie spadają, no to było bardzo daleko idące niedowierzenie. A jak widzicie Państwo dzisiaj po wynikach, które chociażby pan prezes Jastrzębski przeprezentował, dowieziemy to. Czyli mówimy o podwojeniu EBITDA wychodząc z wysokiej bazy, z bazy, której jeszcze 3-4 lata temu nikt by nie określił na tym poziomie. Jak chcemy to zrobić? Część około 1 miliarda chcemy dodatkowej EBITDA wygenerować z projektów, które już w tej chwili są realizowane. Państwo znacie mniej więcej, bo było o tym też mowa, jakie projekty w tej chwili realizujemy. Oczywiście głównym projektem, który będzie kontrybutorem do tego miliarda, około miliarda, jest projekt EFRA, ale inne projekty, które również dzisiaj realizujemy, dobrze znamy i widzimy, że są realizowane w sposób taki, który daje nam prawie, że pewność, że to osiągniemy, to one się na to składają. Kolejny miliard to są projekty, o których już dzisiaj wiemy. To nie są ślepe projekty, które zakładamy, że coś na pewno w ciągu strategii wymyślimy i to nam doda do naszej rentowności. Nie, ten drugi miliard to są projekty, które dzisiaj już mamy określone, wiemy kiedy możemy je zrealizować, wiemy jakie są ograniczenia, natomiast jeszcze nie podjęliśmy ostatecznych decyzji inwestycyjnych. Więc te 4 miliardy około EBITDA w końcu strategii to nie jest coś, co jest tylko i wyłącznie jakimś celem. To jest, myślę, jakaś realna wielkość, którą wiemy, że jeżeli nic się nie wydarzy na rynku takiego, co by zniweczyło nasze wysiłki, to osiągniemy. Proszę Państwa, była już mowa o to, w jaki sposób chcemy to osiągnąć, ile musimy wydać, żeby oczywiście tego typu rentowność osiągnąć. Nasz plan inwestycyjny opiewa na lata 2017-2022 na kwotę około 9,4 miliarda złotych. Była już mowa, w jaki sposób ta kwota się dzieli. Około 2,5 miliarda to są wydatki związane z tak zwanym downstreamem, około 600 milionów to jest sieć detaliczna, około 3 miliardów to są wydatki związane z naszym segmentem wydobywczym. W roku mniej więcej 2018 dokonamy alokacji kolejnych ponad 3 miliardów złotych. Tak dzisiaj zakładamy, że po to, żeby firma dalej się rozwijała, to tego typu poziom inwestycji będzie musiał być realizowany w kolejnych latach. Ale jak Państwo widzicie, przynajmniej te 6 miliardów mamy dokładnie rozpisane po prawej stronie, na co chcemy je wydać. I te 6 miliardów tak naprawdę w większości przyniesie to podwojenie EBITDA w latach 20. I tu pokazujemy mniej więcej, jak my to chcemy osiągnąć. To są nasze jakieś szacunki, mniej więcej o jakich wartościach możemy mówić w przyszłości. Oczywiście w latach 2017-2018 będziemy jeszcze w trakcie realizacji tych dużych projektów, które z jednej strony będą bardzo mocno kapitałochłonne i jak widzimy nakłady inwestycyjne w tym okresie średnie będą stosunkowo wysokie. Natomiast jak skończymy tylko tę pierwszą fazę naszych nakładów, realizacji tych naszych inwestycji, wejdziemy w tą drugą fazę, jak widzimy, ta faza powinna przynieść właśnie około 4 miliardów złotych EBITDA i stabilizację CAPEX-u na poziomie około 1,5 miliarda złotych rocznie. Co nam to daje? Oczywiście nam to daje to, że schodzimy z zadłużeniem spółki. Już pod koniec tej pierwszej fazy zakładamy, że wskaźnik długu netto do EBITDA to osiągnie poziom mnożnik około 1,5 i zakładamy, że to jest taki poziom, który jest jak najbardziej właściwy dla spółki działającej w tej branży, dla spółki, która chce się rozwijać i dla spółki, która ma daleko idące jeszcze aspiracje po tym okresie. Ale też widzimy, że jest przestrzeń do jeszcze kolejnych być może wydatków. Odzyskujemy właściwie w pełni zdolność dywidendową w tym okresie i schodzimy z zadłużeniem. Co to oznacza? To oznacza, że nie patrzymy też jeszcze do końca roku 2022. Tam jest jeszcze przestrzeń, naszym zdaniem, do dalszego dynamicznego rozwoju. Proszę Państwa, oczywiście analizowaliśmy najróżniejsze scenariusze, na ile jesteśmy odporni na to, co na rynku może się wydarzyć. I tylko przykładowo pokazujemy na tym slajdzie, jakiego typu ćwiczenia spółka dokonywała po to, żeby zobaczyć, czy ten plan, który na dzisiaj mamy i ten
sposób, w który chcemy strategię realizować, czy on jest odporny na zdarzenia, które mogą przyjść z zewnątrz. Czyli testowaliśmy na przykład no, stosunkowo, czy relatywnie niskie ceny ropy, jednocześnie z spadkiem marsz rafineryjnych, jednocześnie z pogorszeniem się kursu walutowego, albo ten drugi przykład po prawej stronie, gwałtowne wzmocnienie złotówki, która z punktu widzenia firmy, która zajmuje się tak naprawdę, jest w biznesie dolarowym, no, jest bardzo niekorzystne i jak widzimy, wcale te różnice między tymi wariantami bazowymi, a tymi wariantami, które tutaj prezentujemy, nie są takie duże. Dlaczego? Też między innymi, jak Państwo zobaczycie na strukturę tych wykresów, to widzimy, że osiągamy pewien efekt, o który nam chodziło, budując strategię, czyli w pewnym stopniu uniezależniamy się od podstawowego parametru, jakim jest cena ropy. Jeżeli cena ropy jest wysoka, zarabiamy w upstreamie, jeżeli cena ropy jest niska, zarabiamy więcej w downstreamie i to jest ten cel między innymi, który nam przyświecał, żeby uniezależnić tak jak tylko się da spółkę od wahań czynników zewnętrznych. Proszę Państwa, jeżeli mogę oddać teraz głos panu prezesowi Jastrzębskiemu, który podsumuje naszą prezentację. Nie, ja już nie będę długo, mam nadzieję, mówił. To są te cele strategiczne, o których żeśmy dzisiaj mówili. Każde z nich, w każdym z nich mamy wiele projektów, które mają służyć osiągnięciu tych celów. To są nasze kluczowe mierniki strategii. Chcemy podwoić średnioroczną EBITDA. Chcemy obniżyć współczynnik zadłużenia. Tak jak Państwo słyszeli, w przeciągu tych kilku lat, sześciu lat wydamy niecałe 10 miliardów na inwestycje. Chcemy zwiększyć nasze rezerwy, ale przede wszystkim, znaczy zwiększyć i rezerwy, i szybkość ich wydobywania, zwiększyć naszą produkcję dzienną od 30, znaczy chcielibyśmy, żeby była w przedziale od 30 do 50 tysięcy baryłek dziennie. Poprawimy naszą sieć stacji benzynowych. To są kluczowe mierniki, to są mierniki finansowe, które Państwo na lata 2017-18, na lata 2019-22, to co dla nas jest ważne, to żebyście Wy Państwo mogli nas później zrecenzować, czy nasza praca, do której jesteśmy zobowiązani, czy te wyniki, które obiecujemy osiągnąć, zostały osiągnięte. Więc będą mogli nas Państwo rozliczać w przyszłości, a sama świadomość tego, że będą nas Państwo rozliczać, spowodowała, że wszystko to, co Państwo tu widzieli, jest realne i będzie zrealizowane. To ja już podziękuję i zaproszę do pytań.